Myślę, że każda dzielnica ma swoją unikalną historię i ja nie wierzę w jedną uniwersalną historię, taką jak nie wiem, całego miasta, tylko właśnie w te małe, lokalne opowieści budowane wokół jakichś wspólnych przeżyć czy wspólnych miejsc. Ursus akurat ma tę unikalną historię, że powstała tutaj na początku XX wieku fabryka i ta fabryka miała charakter miastotwórczy. To do niej napływała ludność, pracownicy, wokół niej powstawało to osiedle, to znaczy ona łączyła ludzi, którzy oprócz pracy tutaj mieli całe zaplecze socjalne. Są właśnie jeszcze pozostałości tych najstarszych hal i one są bardzo, bardzo ważne, bo czasami jest tak, że jak mieszkasz w jakimś miejscu i przechodzisz milion razy koło jakichś budowli, budynków, to po pierwsze nie interesuje cię w ogóle, co tam się znajdowało, co się z tym dzieje, a jeszcze jak to niszczeje, no to w ogóle są to jakieś ruiny. Ale jeżeli ktoś ci pokaże historię tego miejsca, ktoś cię do niego zaprowadzi i na przykład usłyszysz historię osób związanych z tym miejscem, to już jest zupełnie inny kontekst. Zaczynasz się tym interesować i wchodzić w to, i śledzić, zastanawiać się, że być może inne dzielnice, inne miasta nie mają czegoś takiego, że mamy to tylko tu. I to może budować taki rodzaj zadowolenia czy dumy lokalnej właśnie. Nie z jakiejś wielkiej historii, z którą się często nie utożsamiamy, tylko właśnie takiej, że być może moja ciocia, mój wujek, moja sąsiadka czy mój tata tam pracował czy pracowała. No i co z tego zostało do dzisiaj? Ja nie ukrywam, że najchętniej zajmuję się i najwięcej serca mam dla XX wieku. Nie jest to wdzięczne pole, bo ciągle jeszcze wiele obiektów nie spotyka się właśnie z zainteresowaniem i ze zrozumieniem. I one najłatwiej niestety ulegają zniszczeniu, dewastacji. Gdzie mamy dzisiaj szukać reliktów Supersamu na przykład, który konserwator obiecywał odtworzyć? Dla mnie Super Sam jest bolesnym tematem, dosłownie bolesnym. Emilia kolejny przykład, prawda? Także zwiedzajmy czym prędzej coś, co ma 50 kilka lat, bo naprawdę nieprzewidywalne są losy właśnie tych obiektów, które wydają nam się nieciekawe, brzydko starzejące się, czasami właśnie doprowadzone do ruiny celowo. Odpowiadając na pytanie o zabytki z mojego miasta, musiałbym przede wszystkim wskazać na okres i też obszar tematyczny, którym się na co dzień zajmuję, czyli architekturę dwudziestolecia międzywojennego. Obiekty te pozostają nieznanymi, właśnie szklany dom na Żoliborzu, no założenia urbanistyczne okolic Frascati, domy przy Wiejskiej, przy Konopnickiej czy Kolonia Profesorska. Chcąc odkurzać takie słowa jak zabytek czy muzeum, należy też zredefiniować przede wszystkim sposób opowiadania o dziedzictwie materialnym. Tworzenie portali typu otwarte zabytki opiera się na dosyć popularnym teraz założeniu sieci z otwartymi zasobami uzupełnionymi przez użytkowników i jako takie jest dosyć przyszłościowym działaniem i można powiedzieć, że rozwój tego jest jak najbardziej pożyteczny, wskazany i cała ta działalność jak najbardziej ma przyszłość w świetle tego, jak współcześnie rozwija się promocja zabytków, digitalizacja zbiorów i szeroko pojęta polityka też zarządzania dziedzictwem materialnym. Projekt Otwarte Zabytki to największa baza zabytków w Polsce. Baza, do której każdy może dołączyć, czyli każdy może dołożyć taką swoją cyfrową cegiełkę. Serwis Otwarte Zabytki jest bardzo prosty w obsłudze. Każdy bez logowania może wejść na stronę i przeczytać coś o wybranym przez siebie zabytku, wyszukać w wyszukiwarce miejscowość albo typ zabytku.
Na przykład, jeżeli chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś więcej o wszystkich bunkrach w Polsce, możemy po prostu wpisać hasło bunkier i wszystkie bunkry wyskoczą nam na takiej liście. Jeżeli chcielibyśmy dołączyć do serwisu i uzupełniać informacje o nich, prosimy o założenie konta, wystarczy adres mailowy i to właściwie tyle. Zachęcamy wszystkich pasjonatów historii, przede wszystkim historii lokalnej, do włączania się w ten cyfrowy czyn społeczny i podzielenia swoją wiedzą, taką faktograficzną, podzielenia swoimi zdjęciami i podzielenia ciekawostkami albo na przykład legendami o zabytkach w Polsce.